Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Libich i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie o mam wrażenie, bardzo ważnej książce, która wraca do nas po kilku latach. Tą książką jest Jakob von Gunten Roberta Walzera. O książce, o tej krótkiej dosyć powieści, mam przyjemność rozmawiać z jej tłumaczką, panią Małgorzatą Łukasiewicz, również eseistką i wybitną tłumaczką literatury niemieckojęzycznej. Będę rozmawiał także z Piotrem Pazińskim, eseistą, redaktorem, na pewno też bibliofilem, który napisał posłowie do tej oto książki. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że pod koniec spotkania planujemy możliwość zadawania pytań. Proszę je kierować do nas w komentarzach pod filmem na Facebooku. Bez zbędnej zwłoki przejdę więc do pierwszego pytania, może się trochę rozgrzejemy. Tak, w maju zeszłego roku dostaliśmy Zbója od Roberta Walzera. Jest marzec 2021, dostajemy kolejną powieść. Jest to wprawdzie wznowienie, nie pierwsze wydanie, ale z posłowie Piotra Pazińskiego dowiadujemy się, że szykują się też kolejne wznowienia. Czyli ta obecność Walzera nie jest w ogóle przypadkowa i wydaje się jakimś większym zamierzonym planem działania. I chciałbym Państwa zapytać, dlaczego Walzer do nas dzisiaj wraca? Czy żeśmy się go jakoś nie naczytali w latach 90., czy czegoś nam brakuje? Skąd ten powrót? Może zaczniemy od Pani. Znaczy myślę, że po pierwsze minęło tyle czasu, że można powiedzieć, że ci, którzy przeczytali tę książkę wtedy, no to sobie może będą chcieli ją przypomnieć, ale też można zakładać zgodnie z demografią, że doszli nowi czytelnicy, którzy z tamtym wydaniem nie mieli po prostu metrykalnie okazji się spotkać, więc bardzo fajnie, że mają teraz od piwu taką szansę. No poza tym to wydanie jest takie bardzo solidne, tam to troszkę, na przykład jeśli chodzi o mój egzemplarz, to on jest w proszku, kartki się rozsypały, znaczy doszło do fizycznego zniszczenia i nawet nie bardzo mogę go komuś, teraz będę mogła pożyczać ten, ale tamten już jest tylko dla mnie no, takim zabytkiem sympatycznym. No więc to, co do takiej potrzeby w obecności tej książki na rynku, ale jeżeli pod spodem pan chciał zapytać o to, po co w ogóle nam Walzer, tak? Czy też po co nam Walzer akurat teraz, no to no, na to ja mam tylko jedną odpowiedź. To jest świetna literatura i po prostu na świetną literaturę zawsze jest czas. A dlaczego ona jest taka świetna, no to pewnie będziemy mieli okazję w czasie tego spotkania o tym właśnie rozmawiać. Piotrze, masz coś do dodania? Dlaczego Walzer dzisiaj? No cóż, Małgorzata odpowiedziała, bo to jest bardzo dobry pisarz, a długo go nie było na rynku. Tu jeszcze trzeba tylko wyjaśnić, że w planach rzeczywiście piwu jest wznowienie tych pozostałych dwóch powieści Walzera, czyli Willi pod gwiazdą wieczorną, ona się ukaże pod tytułem Pomagier. Pomagier, tak, dlatego że ten główny bohater jest właśnie takim pomagierem Willi, pewnego szalonego i niesympatycznego fabrykanta i rodzeństwo Tanner. Ta książka została wybrana jako pierwsza, po pierwsze z różnych względów, ale chyba kluczowym względem było to, że ona jest białym krukiem. Że o ile pozostałe książki Walzera można tu i ówdzie gdzieś jeszcze zdobyć, to Jakob von Gunten wydany chyba w 1988 roku w wydawnictwie poznańskim rzeczywiście był licho wydany, rozsypał się pewnie w większości czytelników ten egzemplarz, więc on nawet na rynku antykwarskim jest prawie niedostępny. No to teraz jest. Ale to już są technikalia antykwarskie. Natomiast dlaczego to jest na dzisiaj? No dlatego, że ta przedziwna instytucja, w której przez jakiś czas uczy się tytułowy bohater Jakob von Gunten, jakiś odległy alter ego samego Roberta Walzera, jak wiadomo, czyli szkoła dla lokajów,
jest taką instytucją na dzisiejsze czasy. Ma wykształcić pracowników idealnie oddanych, zdyscyplinowanych pracowników najniższego szczebla, którzy będą posłusznie, nie buntując się, czy to w służbie jakiegoś hrabiego, już dzisiaj pewnie nie w służbie hrabiego, ale na przykład w wielkiej korporacji wykonywali wszystko, co im każą karnie, zrezygnują całkowicie z własnej osobowości, przestaną być podmiotami, staną się trybami w jakiejś maszynie i jeszcze powinni być z tego powodu zadowoleni, że tak im się życie ułożyło. I ta instytucja, troszkę oczywiście tutaj sparodiowana, takich ludzi ma formować i tworzyć. No i cóż, minęło prawie 100 lat z górą, bo książka pochodzi z 1909 roku, a sam Walzer przez krótki czas do takiej szkoły dla lokajów w Berlinie uczęszczał 115 lat temu. No i pod niektórymi względami, na przykład wychowania posłusznych, karnych pracowników, bez reszty oddanych swojej firmie czy korporacji, niewiele się zmieniło. No, książka na dzisiaj. To łapię kilka wątków z twojej odpowiedzi, Piotrze. I zaraz do tego dalej przejdziemy. Natomiast powiedziałeś 1909 rok, to jest data wydania tej powieści. Jaki to jest moment życia Walzera i moment jego kariery literackiej? On jest jeszcze dosyć młodym człowiekiem wtedy, to jest jego trzecia powieść. To jest taki dobry moment, to jest dobry moment. No, dodajmy, że sam Walzer, przebywając wówczas w Berlinie, to jest ten tak zwany berliński okres w jego twórczości, i to był okres, który można by nazwać, kierując się takimi dosyć standardowymi i pewnie zbyt uproszczonymi standardami, można powiedzieć, że to jest taki okres jego sukcesów, że tak, że po pierwsze obraca się w kołach literackich, artystycznych. Jego brat Karl Walzer, który również przebywa w Berlinie i jest bardzo wziętym scenografem, dekoratorem, projektantem, malarzem. No więc można powiedzieć, że to jest taki okres takiego powodzenia, prawda? Ale i to słowo sukces, to słowo powodzenie tutaj ja bym brała jednak w jakiś cudzysłów. Dlatego, że nie jestem pewna, czy Walzer się dobrze czuł w tych środowiskach, jeżeli w tym środowisku, chociaż obracał się w nim. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że właśnie wtedy, w tym berlińskim okresie, w tymże Berlinie, gdzie no, był rozchwytywany na tych literackich czy artystycznych salonach, no właśnie zapisał się na kurs do szkoły dla służących, no to w tym już można się doszukać, no, jeżeli nie jakieś przekory, gdyż nie było tak, że zrobił to z konieczności dla chleba, panie, dla chleba. Miał okazję podejmować tam inne zajęcia, powiedzmy bardziej zgodne z pozycją literata, pisarza czy redaktora, no, kogoś związanego z literaturą. No, tymczasem właśnie udał się do tej szkoły dla służących i potem z rekomendacją tej szkoły przyjął posadę służącego czy lokaja w tym, co dzisiaj się nazywa Dąbrowa Niemodlińska pod Opolem. Więc jaki to był okres w jego życiu? No z jednej strony niezły, dlatego że tak publikował, wychodziły jego książki, wychodziły pięknie wydane, dlatego że brat Karl je robił, no, oprawę, ilustrację czy tam layout. No a z drugiej strony właśnie to jak gdyby takie nieprzystawanie, no prawda, jeżeli ktoś w takich okolicznościach wybiera akurat szkołę dla służących, no jest w tym albo jakaś dzika przekora, albo coś, no w każdym razie widać, że do tego sukcesu, no nie było tak, że się tulił do tego sukcesu, prawda? Natomiast literacko to był zdecydowanie dobry okres, też no, bo ja wiem, no też nie wiem, czy można to tak mierzyć. W każdym razie jego
większe utwory, prawda? To znaczy rodzeństwo, Jakob, rodzeństwo Tanner, tego, to jest wszystko okres berliński, prawda? Czyli takie większe zamierzenia literackie. Też nie wiem, czy jest to jakieś kryterium mówiące o tym, że wtedy było mu lepiej, czy że się czuł bardziej człowiekiem, bardziej twórczym. Nie umiem tego mierzyć, nie umiem tego ocenić. No ale w każdym razie tyle można powiedzieć, że z tego okresu pochodzą te szerzej zakrojone utwory. I też miałem wrażenie, jak teraz porównywałem Jakoba von Guntena ze Zbójem, że to jest nieco klarowniejsza literatura jednak, że Zbój jest wyjątkowo meandryczny i skomplikowany, a tutaj jakoś jest to prostsze. Znaczy ja bym powiedziała nawet więcej, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, Piotrek, ale ja bym powiedziała, że właśnie Jakob jest w ogóle najbardziej uporządkowaną książką Walzera. Zarówno pod względem ciągłości fabuły, oczywiście ta ciągłość znowu musi być w cudzysłowie, bo jest to walzerowska ciągłość, czyli mocno nieciągła, ale jednak jest tutaj, prawda, młody człowiek wstępuje do owej szkoły dla lokajów czy dla służących, przeżywa tam różne rzeczy, a następnie ją opuszcza, właściwie szkoła cała się rozpada, prawda? Także jest tutaj pewna taka, no jak gdyby rozwój wydarzeń, rozwój sytuacji głównego bohatera. Ale to po pierwsze, tyle, że to wszystko, jak mówię, no na taki walzerowski sposób. Czyli jest to dalekie od takiej ciągłości fabularnej, no jaką można znaleźć w każdym kryminale na przykład. To po pierwsze, a po drugie jest to też, jak mi się wydaje, książka spośród książek Walzera najbardziej wyładowana, czy w ogóle gotowa chłonąć pewne idee z powietrza ówczesne. Idee, motywy, doktryny, ideologie, no jakkolwiek to nazwiemy, prawda? I to będzie tak, na początek może ta szkoła, prawda? Czy ten wsad, który można by nazwać takim wsadem edukacyjnym, który jest tutaj zresztą, bo ty bardzo to akcentujesz i już się cieszę, że się o to będziemy spierali. No ale w każdym razie jest to bardzo wyrazisty taki motyw w tej książce, prawda? Drugi motyw taki to jest no jednak psychologia głębi, czy jakieś ślady Freuda, czy też jakkolwiek to nazwiemy, prawda? Ale jest tutaj w czasie tego pobytu w szkole główny bohater przeżywa, najpierw się tylko domyśla, że w tej szkole, która jest w ogóle takim bytem zawieszonym w powietrzu, no tutaj nigdy się nie mówi o tym miejscu, budynku, konkrecie jakimkolwiek, prawda? Tylko wiemy, że ona jest w dużym mieście jakimś. No ale że w obrębie tej szkoły istnieją takie, to jest szkoła z internatem oczywiście, oni tam mieszkają, żyją i tak dalej. Istnieją tam jakieś wewnętrzne apartamenty, do których w pewnym momencie on zagląda, właściwie zostaje tam zaprowadzony przez kobietę, prawda, przez siostrę zarządzającą, właściciela. Więc jest ten moment i zstępowania w głąb, prawda, i ten moment, że ten motyw, że no to, co postrzegamy wokół siebie, jest być może tylko jakąś powierzchnią, a pod spodem dopiero kryją się rzeczy, prawda, które, no właśnie, czyli że tak jak no to, co jest w jakimś sensie takim głównym, czy najbardziej wyrazistym rysem i Freuda, i w ogóle no wszelkiej tej nowszej psychologii, i nie tylko psychologii, prawda? Że na zewnątrz coś wygląda jakoś, ale pod spodem wygląda
coś, co skłania do podejrzliwości, zaglądania pod podszewkę, nicowania i niepoprzestawania na wyglądzie zewnętrznym. No to też drugi taki pęczek idei. No trzeci to na pewno będzie w ogóle krytyka kultury, znaczy i krytyka mieszczaństwa jako takiego i w ogóle kultury, cywilizacji europejskiej, zachodu. Też, prawda, też wątek, motyw szalenie grany wówczas. No i też tam oparte o rozmaite filary, no do kogoś bardziej, do czegoś bardziej podobny, z czymś bardziej się spierający, no ale mający filiację z ideami, które krążą wtedy po intelektualnym niebie Europy. No i czwarty, według mnie bardzo silny, tutaj silna obecność Nietzschego. Więc w tym sensie, jak gdyby ten walzer jest no najbardziej zbliżony do takiej literatury, jaka wtedy powstawała, prawda? Wszystko, znaczy, oczywiście, jeżeli zaczniemy porównywać teraz Roberta Walzera do Thomasa Manna, no to się przewrócimy, prawda? Ale no jednak jest to najbardziej osadzone w takim wizerunku, czym jest literatura, czego od niej oczekujemy, łącznie z tym rysem takim no, buntowniczym czy krytycznym. To, więc o tyle tak można powiedzieć, że to jest taki... No jeśli patrzeć na tę powieść w kontekście całej twórczości Walzera, no to odbija właśnie tymi elementami. No, natomiast jest bardzo walzerowska przez to, że wszystkie te motywy są tam potraktowane na sposób szalenie walzerowski, to znaczy znowu żadnej ciągłości, o psychologii, co tu gadać, jeżeli nie ma czegoś takiego jak tożsamość podmiotu, prawda? Bez czego no, cały Freud no, jakby no, nie żyje, prawda? Nie ma tego. No jeśli chodzi o to, co Walzer wyprawia z Nietzschem, czy z taką figurą Nietzschego, którą sobie sam buduje, no każdy z nas sobie buduje różnych filozofów na swój użytek i na swój sposób, no to też no, nie jest to Nietzsche z podręczników. No. To na razie... Piotrze, czy ty coś jeszcze chcesz? Znaczy mogę chcieć, tak. To znaczy wskazałbym na różne zabawy literackie, czy też tropy literackie, trochę tak podążając za tym, co Małgorzata mówiła. Tak, no. Ja zresztą o paru wspominam w tym moim posłowiu. No po pierwsze, to jest rzeczywiście krytyka systemu edukacyjnego, czy też parodia systemu edukacyjnego, który w kulturze niemieckiej jest przynajmniej od Wilhelma Meistera obecny, czyli takiego Bildung, które ma być wychowywać w ideałach oświecenia i samokształcenia i samorozwoju młodego człowieka. Wilhelm Meister też się zaczyna od scen teatralnych. Oni tutaj ćwiczą się w teatr. Ten teatr jest tutaj całkowicie użytkowy, bo jest wyłącznie narzędziem do uformowania idealnie posłusznego lokaja. Więc w każdym razie, więc w tym sensie Jakob von Gunten jest jakąś dyskusją, właściwie bardziej parodią tego niemieckiego ideału Bildung, no bo w końcu to ma wyjść kukła tak naprawdę posłuszna z tej szkoły. Drugi trop wyłożony tam wprost to jest wizja teatru marionetek Kleista, czyli znowuż marionety, która będzie właśnie posłuszniejsza, ponieważ jest nieżywa, to jest bardziej mechaniczna i się sprawdza w różnych sytuacjach, czy to scenicznych, czy pozascenicznych, lepiej niż żywy człowiek. No więc ten lokaj wychowany w Instytucie Beniamenty ma być właściwie czymś w rodzaju takiej idealnej marionety. Trzecia rzecz to jest ta edukacja z internatem. Ja nie wiem, bo nie znam na wyrywki życiorysu Walzera, znaczy nie wiem, czy on mógł czytać, ale pewnie wszyscy czytali. To się ukazuje 3 lata po niepokojach wychowanka Terlesa Muzila, który skądinąd był wielbicielem pisarstwa Walzera.
Więc szkoła z internatem, gdzie uczniowie się nawzajem maltretują, akurat u Walzera oni się niespecjalnie maltretują, ale Walzer genialny sposób w kilku przecież takich migawkach, no bo to wszystkiego ma ile 150 stron w tym wydaniu, w kilku migawkach pokazuje relacje też społeczne między tymi uczniami. Oni są różni, oni pochodzą z różnych środowisk. Kraus, czyli taki właściwie protagonista, niby przyjaciel, ale trochę przeciwieństwo von Guntenam będzie i przypuszczalnie idealnym lokajem. Tak? Ci są, ludzie są z różnych środowisk, jeden jest z Polski, drugi jest z Mecklenburgii, jeden z chłopem. Właściwie wszyscy mają pochodzenie plebejskie, no z tym von Guntenem, który niby pochodzi z zacnej mieszczańskiej rodziny, ma nawet to śmieszne von przed nazwiskiem. Prawdziwe, nieprawdziwe, tego nie wiemy. W każdym razie te hierarchie wewnątrz internatowe są charakterystyczne dla takiej literatury, tak jak dla Muzilla. Na czwarta taka rzecz, która mi przyszła do głowy, jak to tam po raz kolejny czytałem, ale może też pod wpływem filmu braci Quay, Instytut Beniamenty, tak sobie pomyślałem, czy tam nie ma jakichś elementów literatury grozy. I dla tych z Państwa, którzy tej książki nie znają, to jest instytut, który jest kierowany przez rodzeństwo. Między rodzeństwo Beniamentów, pani i pan, on jest takim szalonym dyrektorem w stanie takiego trochę właśnie niczańskiego rozedrgania, trochę właściwie upadku, bo on najlepsze lata ma za sobą i właściwie no jakoś gnije w tej szkole i ma poczucie już takiego rzeczywiście zmarnowania własnego czasu. No i jego siostra, która z kolei umiera z powodu z braku miłości, jest ukochaną nauczycielką. Między tym jest oczywiście wiele bardzo ładnie pokazanych w tej książce napięć erotycznych. Główny bohater właściwie żyje w takim trójkącie. Dyrektor szkoły się w nim zakocha, on się z kolei zakocha oczywiście w pannie Beniamenta. Ale między tym rodzeństwem dzieją się różne dziwne rzeczy. Jakaś taka przedziwna równowaga, która ulega zaburzeniu. Nie wiemy, czy w momencie, kiedy przychodzi nowy uczeń, czy wcześniej, na czym polega upadek tej szkoły, bo szkoła w końcu upadnie. No i mi się to skojarzyło z upadkiem domu Asherów Poego. Nie wiem, czy Walzer mógł znać Poego, czy to był taki rodzaj, no byśmy dzisiaj powiedzieli, memu, który krążył. Taki właśnie zamknięty dom, w którym rodzeństwo na siebie źle wpływa i doprowadzając do upadku własnego i tej placówki. Ale elementy chyba takiej popularnej literatury grozy, że to właśnie nie tylko jest z Goethego wszystko i niczego i Muzilla, ale także z popularnych książek chyba są w tej powieści obecne. Tak jak Walzer chyba dosyć przekornie właśnie poszedł do tej szkoły lokajów i tak samo jak przekornie korzysta z tej formuły Bildungsroman, prawda? Bo właściwie nie do końca wiemy, czy Jakob się czegoś uczy, czy nie uczy, czy wychodzi rzeczywiście zmieniony, czy w takim samym stanie. To jest chyba w ogóle charakterystyczne dla całej literatury Walzera, prawda? Taka gęsta, twarda przekorność wobec tego, co się pisze. I tak jak pani też mówiła o braku ciągłości, prawda? Ja myślę, że nazywam to brakiem ciągłości, ale nie wiem, czy to jest... To chwyta jakiś aspekt tego, o czym, co mam na myśli. Ten brak ciągłości ma swoją taką drugą stronę, czy jeden ze swoich przejawów w tym, że co chwila... No właśnie, że nie ma tu mowy właściwie Jakob von Gunten, choć prawda, w imię i nazwisko bohatera w tytule, prawda? No to właśnie to też jest jakaś literacki bardzo mocny trop, prawda? Że to będzie o tym człowieku, prawda? Jak on, skąd on pochodził, skąd się wziął, jak się wychowywał. No właśnie coś takiego, co jest dla każdego Bildungsroman bardzo istotną wstawką, prawda? I on się powoli będzie rozwijał i tak dalej. No tutaj ten bohater, tak jak nam się przedstawia, właściwie cały czas jest świeżo urodzony, prawda? W każdym takim nowym akapicie czy takiej cząstce, jak gdyby nie ma tam żadnej konsekwencji, żadnej
konkluzywności, prawda? Że z moich poprzednich doświadczeń, bla, 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 wynika teraz, że właśnie zrobię to, a to, prawda? Albo czegoś się nauczyłem, albo właśnie coś stanowczo odrzucam. I nawet to końcowe, nie wiem, czy można mówić o zakończeniu, czy lepiej tego nie robić, żeby nie... No możemy spróbować ominąć delikatnie. No dobrze, tak może ogólnie, prawda, że ten końcowy bunt, czy takie odrzucenie w kąt cywilizacji, kultury Zachodu wraz ze wszystkimi jej wartościami, systemami i tak dalej, no też nie wiadomo, czy gdyby tak pociągnąć dalej, to czy następnego dnia bylibyśmy w Afryce, czy też na pustyni, czy bylibyśmy, nie wiem, no właśnie w Dąbrowie Niemoglińskiej, powiedzmy. No. Więc jak gdyby nic tutaj nie ma takiego waloru, stało się, prawda? I już się nie odstanie i od tej pory wszystko jest jakoś tym, co się stało, naznaczone, jest jakimś tego skutkiem, konsekwencją, w ten czy w inny sposób się do tamtego uprzedniego zdarzenia odnosi. Nie, tutaj tak nie jest. Tutaj tak nie jest i to, co się powtarza na ostatniej stronie, że tak czy owak będę zerem, prawda? Tak czy owak nic ze mnie nie będzie i w tym nie ma rozpaczy człowieka, który, tak mi się wydaje, że u Walzera ta podrzędność, która się przejawia też w tym wyborze no, szkoły dla służących, prawda? Nie ma w tym jakiegoś poczucia, nie wiem, klęski, katastrofy, poczucia mniejszej wartości, kompleksów i tak dalej. Tylko to zero raczej jest, odsłania również swoją okrągłość i otwartość na rozmaite inne możliwości, które się mogą w nim pomieścić. Znaczy nie chcę przez to powiedzieć, że jest to zakończenie pełne optymizmu, ale że nie wiadomo, jaki przypisać mu status. Czy oto wreszcie coś się naprawdę wydarza mocno i będzie miało swoje konsekwencje, czy też jest równie zawieszone w powietrzu jak rozmaite poprzednie zdarzenia, czy sugestie zdarzeń. Z tym wyjazdem do Afryki, bo jakby oczywiście tutaj też mamy pewien, moglibyśmy mieć pewien trop literacki, mianowicie Rimbauda, prawda? I jakby no to przełamanie życia poety, prawda, który najpierw no wiemy co i z kim, a potem nagle ten wyjazd i zmiana tego. Niestety, i to jest jedna z takich rzeczy dla Walzera w ogóle bardzo charakterystycznych. Strasznie mało ciągle o nim wiemy. Na przykład to, że nie wiemy, co on czytał, prawda? Bo można powiedzieć, że no niektóre rzeczy trafiają do ludzi po prostu z powietrza. Nietzsche niewątpliwie wisiał wtedy w powietrzu i to jest oczywiste, że można było nie przeczytać ani jednej linijki niczego, a i tak wiedzieć mniej więcej, co tu jest grane, prawda? No więc być może ten Rimbaud też tutaj gdzieś jakoś istnieje, ale nie znalazłam w żadnym opracowaniu ani... No nigdzie, nikt tego być może nie badał specjalnie. Chciałabym to wiedzieć dla siebie prywatnie. Wspominała pani o czymś bardzo ciekawym, o tym, że Jakub nie wyciąga właściwie żadnych wniosków z tego, co się dzieje. I pomyślałem, że to jakoś ciekawie koresponduje z podtytułem tej książki. To po niemiecku to jest Tagebuch, a u nas to jest dziennik. Tyle, że dziwny to jest dziennik, bo przecież w środku nie mamy żadnych dat. To jest jedno, co jest dziwne. Nie mamy też żadnego miejsca, o tym wspominaliśmy. Ale też co i rusz, Jakub nam mówi, że w jakiś sposób planuje tę opowieść. Albo musi do niej wrócić, albo zaczerpnąć tchu, albo coś wymaga, kurczę, jednak powrotu do tego. I o tym bardzo wyraźnie pisze. To chyba byłby element jakiejś taktyki jednak szerszej, prawda? No z całą pewnością, oczywiście. No.
To jest dziennik, czyli coś takiego, dziennik szalenie podmiotowy, typ literatury podmiotowej, związany z jakimś podmiotem. No, dzienniki zresztą też są, bywają takim instrumentem kształtowania siebie, prawda? Nieraz no, czegoś w rodzaju, prawda? Tutaj ja sama ze sobą przyglądam się sobie i tak dalej. No tutaj to jest takie zupełnie zewnętrzne jak gdyby określenie, znaczy zewnętrzne w tym sensie, że to zupełnie nie odpowiada temu, co znajdujemy wewnątrz. Trzeba powiedzieć, że wielu bohaterów Walzera prowadzi dzienniki albo fikcyjne dzienniki, albo rozgrzebuje swoje dzienniki. Bohater tej willi pod Gwiazdą Wieczorną też będzie próbował pisać dziennik i właściwie nie do końca nigdy się nie dowiemy, która część opowieści jest dziennikiem, a która część jest dziennikiem w dzienniku. Podobnie Tanner, czyli znowu Szalterego, bohater pierwszej powieści, też zaczyna pisać, pisze listy. Walzer uwielbia, jak jego bohaterowie piszą listy do siebie nawzajem, albo listy fikcyjne, niewysłane, albo właśnie takie dzienniki w dziennikach, które gdzieś się zaczynają i się nie kończą. I ten zbój, o którym mówiłeś, ta książka szósta, bo trzeba powiedzieć, że czwarta i piąta powieść zaginęły w Berlinie w czeluściach jakiejś redakcji, pewnie już dawno nie istnieją. Ta szósta powieść, czyli Zbój, jest już wariacją rzeczywiście na temat narracji, ponieważ bohater i autor są ze sobą w takim dziwnym agonie. Autor prowadzi swojego bohatera, który mu się cały czas urywa i wymyka i gdzieś gna. Z kolei bohater, czyli Zbój, schillerowska figura, wodzi autora za nos. Jednemu się nie udaje właściwie stworzyć jakkolwiek spójnej narracji o Zbóju. Właściwie próbuje na różne sposoby go pochwycić, tamten na różne sposoby mu się wymyka. Jeden nie potrafi drugiego przygwoździć, a ten z kolei nie potrafi też potrzebuje kraść cudze historie, żeby opowiedzieć własne życie, tak? Rękami tegoż narratora. Tutaj to nie jest aż tak może skomplikowane, bo po prostu zakładamy, że Jakub opowiada nam swoje losy na bieżąco. No ale właśnie, to, co to za dziennik, skoro jest poszatkowany, są fragmenty no, takie niby relacyjne, są fragmenty zupełnie fantasmagoryczne. Do całego tego pejzażu literackiego pewnie można by jeszcze dodać taki bardzo dziwny szczep symbolizmu z ekspresjonizmem, który tutaj jest widoczny, bo to jest gdzieś przejście jednego w drugie. W końcu ta szkoła być może w ogóle nie istnieje, ona może być snem, cała ucieczka ze szkoły jest być może wyłącznie jakąś sennym marzeniem freudowskim, nie freudowskim. Więc i status ontyczny tej placówki jest dalece niejasny i w ogóle status ontyczny tego świata. To skądinąd też jest koloryt epoki, kiedy pisano na pęczki i literatury, no właśnie literatury powiedzmy grozy, literatury psychologicznej, opowieści niesamowitych, których sen na przykład, tworzywo snu było tak bardzo ważne. Tu są jeszcze takie wspaniałe, bo tak, oczywiście w pewnym momencie Jakob von Gunten pisze swój życiorys, prawda, bo tego żąda szkoła, że tego. No więc właśnie jest to takie jak gdyby pisanie o sobie, prawda, wyznanie, zdanie sprawy i tak dalej, ale są też wspaniałe momenty, które są, kiedy on sobie sam z siebie robi przedstawienie, prawda. Na przykład, tak mniej więcej wyobrażałem sobie, że tak byłoby być żołnierzem służącym pod Napoleonem, prawda? To jest fantastyczne. Albo jak sobie wyobraża starego sługę w majątku swoich rodziców, prawda? I to jest taka scena feudalna, prawda? Z taką bardzo silnie zaznaczoną hierarchią i całym tym. To są... Znaczy, po pierwsze takie pewnie ślady jakichś lektur, prawda? Bo możemy sobie wyobrazić, że takich scenek feudalnych w momencie, kiedy feudalizm już właśnie no,
już go tego. No, że to tak właśnie, no, że to fajnie tak jest o tym w ten sposób pisać. No, jeśli chodzi o epopeje napoleońskie, no to to jest niewyczerpane źródło inspiracji dla literatury. To wiemy doskonale do dziś chyba. No, ale też jest to wspaniałe, taka gra z własnym życiem, prawda? I też taki czysty oniryzm, prawda? Bo te sceny są bardzo wyraziście opisane, łącznie z tym, jak tam szyk wojska jest, powstaje i tak dalej. Natomiast czego zupełnie nie ma, no takiej refleksji, dlaczego ja uciekam w czasy Napoleona, albo dlaczego, prawda, takiego już właśnie czegoś, co byłoby wkładem podmiotu, prawda, śladem kogoś, kto chce siebie zgłębić, zanalizować, bliżej się sobie przyjrzeć, bo pracuje nad swoją tożsamością, no, w taki właśnie sposób. To tego tutaj zupełnie nie ma. One się pojawiają i cieszą nas. No, powiedziała pani gra z własnym życiem, to mnie jakoś zaciekawiło. I też pomyślałem, że dziennik to jednak rodzaj właśnie autobiograficznej literatury. Natomiast powiedzenie, że Walser uprawia literaturę autobiograficzną, chyba by było jednak błędem, prawda? To jest jednak, to działa trochę inaczej, na jakimś właśnie dziwnym napięciu pomiędzy tym tworzywem literackim a życiem. No ale w każdej jego książce i nie tylko w książkach, w sensie mam na myśli no, zakrój projektu, jest strasznie dużo tego, co nazywamy takim wsadem autobiograficznym, prawda? Także też te wszystkie przechadzki, wyprawy, podróże, to też są rzeczy, które on uprawiał albo na co dzień, albo tam przy jakichś okazjach. Więc to jest bardzo, bardzo podszyta autobiograficznie, tylko inaczej niż, to znaczy znowu trzeba powiedzieć, że w inny sposób autobiograficzny jest Walser, a w inny sposób, no powiedzmy, Maria Dąbrowska, no, prawda, która również czerpała w nocach i dniach obficie z własnego życia, jak wiadomo. Znaczy, własne życie nie jest tutaj źródłem no, mimetyzmu żadnego literackiego, prawda? Żadnej inspiracji do tego, żeby odtworzyć jakąś rzeczywistość, czy stworzyć własną rzeczywistość na wzór tej, no, tej powszechnie podzielanej. Aczkolwiek rzeczywiście no, elementy autobiograficzne są. Walser wykonywał się wielu różnych prac, bywał subiektem, bywał komisantem, takim drobnym urzędnikiem. Pisarzem, w sensie człowieka zatrudnionego do kaligrafowania różnych podań i druków urzędowych w takich firmach, w których to wykonywano. Był też kilkakrotnie w życiu właśnie służącym i lokajem. Zatrudniał się na krótko, te prace zmieniał bardzo często. Bywał też aktorem, niespecjalnie mu to wychodziło, ale te ślady fascynacji teatrem są bardzo widoczne i w jego tych krótkich prozach, ale też własnej, no, nieudanej kariery aktorskiej. I jego poszczególni bohaterowie i tych krótkich próz, ci flanerzy tacy przechadzający się, to jest jednak on, bo on chodzi po tych lasach szwajcarskich. A jeśli idzie o bohaterów, no bohaterów tych trzech pierwszych powieści, no to z całą pewnością Tannerowie są w jakiejś mierze Walserami. Walser był przez pół roku pomagierem szalonego biznesmena, to nieudanego pod Curychem, to o tym wiemy. No i jednak został lokajem po przeszkoleniu w berlińskiej placówce i przez chyba kilka miesięcy tym pod Opolem u von Hochbergów, bo to był zamek von Hochbergów, rezydował. Także tak. Strasznie mi się mnożą wątki, jest tutaj jeszcze dużo ciekawych rzeczy do pociągnięcia, ale wrócę jeszcze do jednej rzeczy, o której pani powiedziała, to znaczy ucieczka w czasy napoleońskie. I ta ucieczka mnie jakoś mocno przyciągnęła moją uwagę, szczególnie dlatego, że
Jakub mówi w pewnym momencie, i to jest bardzo ładne zdanie, parafrazuję je, bo nie przepisałem go bardzo dokładnie, ale kiedy jadę windą, zaczynam zdawać sobie sprawę, że jestem dzieckiem swojej epoki. Jaka to byłaby epoka w takim razie? Czy chodzi tu o jakąś epokę takich wielkich, gigantycznych, historycznych przemian, które Walzer jakoś cały czas wzmiankuje w tle? Czy dlatego byłaby chęć ucieczki gdzieś w przeszłość przez Jakuba? No ja bym się na początek zastanowiła, czy to stwierdzenie, czy wyznanie, że jestem dzieckiem swojej epoki, to już to zdanie jest przeraźliwie literackie, prawda? Znaczy, jak gdyby, no poczynając od bohatera naszych czasów, czy spowiedzi dziecięcia wieku, prawda? No to takie, ja na tle moich czasów, prawda? To jest taki trop literacki, no dobrze przedreptany szlak, prawda? Zresztą oczywiście bardzo fajny, interesujący. To jedno. A drugie, no właśnie to mówiliśmy o tym na początku, prawda? Że tutaj wniknęło do tej książki Walzera, jak pewnie do żadnej innej, bardzo dużo tych idei krążących wtedy w powietrzu, prawda? Więc w tym sensie ta książka niewątpliwie jest książką swojej epoki. Natomiast czy... Bo ta, jak ja powiedziałam o ucieczce w czasy napoleońskie, ale właściwie można to równie dobrze rzucić na tło aktorstwa, czy teatru, czy komedianstwa, prawda? Być żołnierzem za Napoleona, no to też jest jakaś rola do zagrania, prawda? Albo być tą latoroślą feudalnej rodziny o feudalnych obyczajach, gdzie słudzy rzucają ci się całować swoje stopy i tak dalej. No to też jest jakaś rola do odegrania, prawda? Tak, chociaż mnie zaciekawił ten fragment jeszcze dlatego, że na początku tej powieści, kiedy Jakub wychodzi na miasto, pisze o tym, że widzi wprawdzie cały rój ludzi, którzy się kłębią i przeplatają między sobą, ale też całą rzeszę starców i starcy, kaleki i ludzie z zabandażowanymi głowami. I w tym sensie miałem wrażenie, jakby to mógłby być równie dobrze 1918, tuż po Wielkiej Wojnie, z taką panorama wyniszczonych ludzi. I też dlatego byłem ciekaw tego pytania o epokę właśnie. Jakoś to wszystko po prostu jest dziwnie sprzeczne w swojej istocie. No ten tłum na ulicy, prawda? No to jest ten tłum ekspresjonistyczny oczywiście. To jest ten tłum, który znamy z rysunków Grossa, czy tam innych tych wszystkich wspaniałych ekspresjonistycznych malarzy, prawda? To przeważnie jest tłum strasznie biedny, kaleki, prawda? I to w tym... Tu bym widziała taki ślad, no znowu swojej epoki, ale właśnie tej takiej, która patrzy na świat przez te ekspresjonistyczne okulary, obrazy. No bo też u Walzera, szczególnie w tej powieści, jakoś często się zderza ze sobą wieś z miastem. Miasto jest właśnie takie kłębiące bardzo, a ta wieś za każdym razem jest jakoś śmiesznie idylliczna, to znaczy widać, że to jest właściwie trop bardziej, jakaś gra skojarzeń albo klisza, a niekoniecznie prawdziwe wyobrażenie. Dlaczego Walzer tak grał tymi tropami miasta i wsi, dziwnie wyidealizowanymi, a jednocześnie ewidentnie nieprawdziwymi? On się bał miasta? No bo mówimy, że korzystał z tego w taki sposób, ale... Nie, no chyba większość życia jednak spędził, czy pierwszą połowę życia, kiedy był aktywnym człowiekiem, już potem niekiedy był w zakładzie, to spędził w miastach jednak. Tak? Czy to było Brno, czy Zurych, czy Berlin, no to były, zwłaszcza Berlin, metropolia, jedno z największych miast Europy ówcześnie. Ta wieś jest bywa widealizowana, ona jest wieś, ona jest najczęściej jednak w pejzażu górskim, bo to jest wieś szwajcarska, to jest wieś, z której się można dość szybko urwać na jakiś spacer taki górski, prawda? Tam jest mniej takiego flanerowania miejskiego, takiego w stylu Baudelaire'a, tak? Tylko właśnie jest jednak przechadzka, to jest za miasto, gdzieś wyjść i opuścić. Tak, no czy on idealizował? Ja nie wiem, czy idealizował Walzer wieś. Znaczy, raczej
parodiował. Parodiował chyba, raczej, parodiował na przykład szwajcarską sielskość. Tak? Sielskość, tak, to jest cały czas. Bardzo często przy tych przechadzkach, prawda, są te jakieś widoki, obrazy, no to zrozumiałe, ale bardzo często są zrobione przy pomocy przymiotników urocze, cudowne, czarujące, urzekające, miłe, błogie, słodkie i tak dalej, prawda, przy pomocy takich kalkomanii, no, więc jak gdyby nawet ja bym tu o idealizacji nie mówiła, tylko raczej od razu, no, że on to trakt, no, że wchodzi się w ten widok, jakby się wchodziło, no, w kalkomanię, no, w jakąś. No, literatura szwajcarska, podobnie jak austro-węgierska, na przykład austriacka, posiadała taki nurt Dorfgeschichte, tak? Czyli takich opowieści ze wsi, gdzie wieś niesłychanie w przeciwieństwie do tego nowoczesnego miasta idealizowano. To jest miejsce właśnie sielskie, spokojne, przyjazne zenne, ludziom. W dodatku takie my stąd. Tak, i, no i bardzo takie właśnie takie podkreślające to zakorzenienie. Zauważmy, że tutaj w von Guntenie, żeby się tej powieści przytrzymać, oni wszyscy są skądś. Właściwie nie wiemy, jeden z Mecklenburgii, drugi jest ze Śląska, trzeci jest skądś tam. Sam von Gunten chyba nie wiadomo w ogóle skąd on jest. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy, no, domniemujemy, że jesteśmy w Berlinie, ale to nie jest przecież powiedziane, tak? Jest to wielka metropolia. A te wszystkie wiejskie kawałki są właśnie takimi, no, parodią literatury, takiego radykalnego zakorzenienia, które wówczas było w cenie, raczej w cenie nacjonalistycznej niż powiedzmy kosmopolitycznej. Ta literatura narodowa, literatura właśnie sielskiej wsi, by się lokowała po stronie raczej takiego, no właśnie, nie wiem, czy od razu nacjonalizmu, ale takiego silnego związku z miejscem, tutejszością, byciem u siebie, a nie byciem nie u siebie. Otóż bohaterowie Walzera zazwyczaj nie są u siebie, bo oni na różne sposoby od świata się odklejają, tak? Czy to zmieniając bez przerwy pracę. Jak człowiek jest u siebie, to siedzi po prostu na tej wsi już całe życie, a nie zmienia co 5 minut zatrudnienie i miejsce pobytu. A Walzera doświadczenie życiowe jest jednak takie, że on bez przerwy coś zmienia. I to życie było dosyć burzliwe, póki się, no, nie skończył jego etap aktywny. I on wtedy został rzeczywiście u siebie, bo po prostu spędził 20 kilka lat życia w zakładzie, prawda, w którym rzeczywiście już się z niego nie ruszył. Ale to było takie dziwne bycie u siebie. Piotrze, mówisz o tych różnych ludziach, którzy w instytucie pomieszkują. Rzeczywiście mamy całą plejadę różnych postaci, natomiast łączy ich to, że nie są, w przeciwieństwie do Jakuba, z tej wyższej sfery, prawda? Jakub trafia jednak do instytutu wbrew swojej przynależności klasowej. Robi bardzo otwartą decyzję, żeby to zrobić. Dlaczego? Już w pewnym sensie trochę nad odpowiedzieliśmy, ale ciekawi mnie, czy to jest po prostu bunt przeciwko porządkowi, który... W ogóle nie wiemy, czy to von jest prawdziwe. No, w końcu on pisze swój fikcyjny życiorys na żądanie dziwnego dyrektora, który się okazuje dojrzałym, zakochanym w nim mężczyzną, swoim uczniu. I czy on się naprawdę nazywa von Gunten, czy on to jest w ogóle von i jak wygląda ta zacna rodzina, z której przybywa do Instytutu dla Lokajów, to my się tego nigdy nie dowiemy. No, ale zakładając, znaczy rzeczywiście, znaczy w tej dynamice relacji między uczniami widać, że on jest, powiedzmy, no, bardziej wyrobiony, tak? Jest bardziej wyrobiony od Krausa, który naprawdę jest plebejuszem. No, ale tylko tyle, tak? Czy jest to bunt, że arystokrata postanawia zostać lokajem? Nie wiem, chyba nie, no. Nie, w tej książce nie ma nic, na czym można by się oprzeć, jak na takim pewnym gruncie. Tylko wszystko jest takie, prawda? Równie dobrze można powiedzieć, że ktoś sobie wymyślił, że to tak będzie fajnie i podniecająco, jak mój kolega będzie z Nizin, a ja będę takim paniczem, wielkim panem, prawda? Że jak gdyby, że to w ten sposób, tak jak ta relacja z obojgiem Beniamentów, prawda? No wiadomo, kochać się w nauczycielce, wiadomo, no czuć jakiś taki stosunek, nie wiem, erotyczno do ojcowski, do tego. Tak, no właśnie, no i to jak gdyby
Równie dobrze można powiedzieć, że są to pewne takie gry wymyślane, prawda? Ktoś sobie wymyśla, a teraz chciałabym być wysoką blondynką, pędzącą po Lasku Bulońskim na pięknym kasztanowym koniu, prawda? To jakby, no, można to wszystko uznać za takie fantazmaty, prawda? Które się też rozwiewają i zamieniają ze sobą, ustępują sobie wzajemnie miejsca. No żaden nie jest takim wiodącym, głównym, ulubionym. Ale przynajmniej w obrębie tej książki. To też wymaga od czytelnika i to jest dosyć przerażające, nieustannej podejrzliwości wobec tego pisania. Nie wiem, czy to jest przerażające, ale rzeczywiście wymaga pewnej czujności, żeby i bohaterów, i samego Roberta Walzera złapać za rękę. Tak, ale to, czy to jest przerażające? Nie, no to akurat świadczy o tej, stanowi o takiej świetności tej literatury. To jest jednak też troszkę zabawa, to jest troszkę maskarada. Ten Kleist się tam pojawia też nie przez przypadek. To są marionety. I nie tylko marionety w tym sensie, że to mają być posłuszne roboty, tak, które pójdą harować u pana hrabiego, tylko to jest teatr. Te żołnierzyki napoleońskie, to też jest teatr. To jest figura oczywiście taka obrotowa, bo większość tych żołnierzy napoleońskich odznaczała się tym, że zginęła na froncie wschodnim i to wcale nie było zabawne. Więc bycie żołnierzem napoleońskim to nie jest taka fajna rzecz, bo zazwyczaj się z tego nie wychodziło żywym. Ale z drugiej strony to jest właśnie taka maskarada, łowiane żołnierzyki. W końcu bawimy się w wojsko, bawimy się w armię wielką, tak? No, a jeszcze tylko do tego tłumu bandażowanego. Czy to jest przeczucie Wielkiej Wojny? Nie wiem, czy jest przeczucie. Wielka Wojna jest w kilku małych prozach Walzera. Któryś z bohaterów się po prostu zaciąga, nawet sam jakby narrator, tak, być może będzie uczestniczył w Wielkiej Wojnie jako poborowy. Tutaj Walzer sam nie uczestniczył, Szwajcar, więc neutralny, ale ten wątek się pojawia. Natomiast to przeczucie katastrofy, no cóż, to jest początek wieku, to tam mogą być jeszcze ranni z wojny francusko-pruskiej, tak? To mogą być w ogóle jacyś ludzie, którzy... Więcej w ogóle było kalek rannych i ludzi obandażowanych niż jest dzisiaj. Pod tym względem nasza epoka jest dużo bardziej higieniczna od tamtej. To jest moment, w którym ja pytam, czy są pytania jakieś do nas kierowane. Nie ma, świetnie. Jestem przygotowany na taką ewentualność też. I skorzystam z tej okazji, że mogę z panią jeszcze porozmawiać chwilę i zadam pierwsze pytanie z serii tych o przekład. To jest wznowienie. Czy pani wróciła do swojego przekładu po tych latach? Tak. To w takim razie ja muszę zapytać, jakie zmiany zaszły w tym? No jedna widoczna jest na okładce, prawda? Zmieniony tytuł i zmienione imię głównego bohatera, prawda? Mianowicie to zresztą to nie był mój pomysł, to był pomysł wydawnictwa, znaczy redaktora Kamila Piwowarskiego, czy by może nie wrócić do, nie dać mu imienia w oryginale, czyli w wersji niemieckiej. Z czym ja najpierw miałam kłopot, nie dlatego, bo ta decyzja wtedy, że Jakub von Gunten, nie umiem sobie przypomnieć, jakie wtedy, co mnie do tego skłoniło, czy też, bo raczej była to był raczej mój pomysł, a nie wydawnictwa poznańskiego. Myślę, że to dlatego, że wydawało mi się, że ta ekspozycja, że to jest tytuł, prawda, i że jak gdyby cały czas, no tośmy wszystko powiedzieli już o statusie, o ontologii tego kogoś, kto nazywa się Jakub von Gunten. No to jest ontologia mocno dziurawa i taka, tak, rozchwiana i dziurawa jak sito, ale... No ale że jednak właśnie są stworzone pozory, że jest to prawdziwy bohater, prawda? Taki prawdziwy bohater z imieniem, nazwiskiem, z partykułą von, no jednym słowem mucha nie siada.
I żeby, no i jakoś tak, że Jakub do tego, znaczy, że to spolszczenie będzie, ale nie byłam przywiązana do tego pomysłu, więc właściwie tutaj, kiedy Kamil Piwowarski zaproponował, żeby jednak wrócić do tego, no to jak gdyby najpierw musiałam się trochę poprzymierzać i martwiłam się, czy to w formie wołacza dobrze wypadnie i że takie wołanie Jakobie, Jakobie to jakoś... Ale potem czytałam sobie na głos te, no i uznałam, że nie ma się co zapierać i ten. Sporo też takich drobnych zmian, no, które wynikły z tego, że wydaje mi się, że wtedy może korekta nie była jakaś specjalnie udana i było tutaj sporo takich słów, które się wzięły, no na przykład przez zamiast przed, prawda, no zupełnie co, no takich po prostu drobnych uchybień, które się w tej książce znajdowały, ale istotniejszych zmian nie było. No przypuszczam też, że jeżeli się tu znajdowały jakieś iż, to że zmieniłam je szybko na że, ale to już o tym chyba kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, prawda, że... Dokładnie tak. Ale chciałem też zapytać, bo pamiętam naszą rozmowę z zeszłego roku o przekładaniu Zbója. I czy zechciałaby Pani nam opowiedzieć o różnicach w przekładzie tych dwóch powieści? Bo jakoś ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że Zbója się jednak trudniej musiało tłumaczyć. Ze względu na chociażby... Zbóju jest więcej szaleństwa po prostu. Dokładnie. W tym szaleństwa czysto językowego. No w Zbóju są oprócz tej nieustająco rwącej się albo zmieniającej narracji, to znaczy przeskakującej od... między jednym a drugim narratorem, to są po prostu nowe słowa, prawda, stworzone tylko przez Walzera, jakieś szaleńcze zdrobnienia. No więc o tyle to Zbój wymagał więcej takiej, no jakby pracy w samym języku. Dobrze, zostało nam kilka minut jeszcze i bardzo chciałbym je wykorzystać. I pytanie. O, słyszę pytanie. Zaraz je usłyszę na pewno. Jest pytanie od Marka Kraszewskiego, którego pozdrawiam. Oto, czy widzieli Państwo Instytut Benjamina braci Kłaj i jakie są wrażenia z tego filmu? Zostało mi ukradzione to pytanie właśnie, ale zgadzam się na to. Trudno. Ale w takim razie ja je zadam jeszcze raz. To znaczy, wydawało mi się, że Jakub von Gunten to jest taka dziwna proza do ekranizacji. Ale przede wszystkim chciałem zapytać o przesunięcia, które się tam dokonują względem powieści. Może byś chciał, Piotrze, o tym opowiedzieć albo powiedzieć? Więc tak, widziałem kilkakrotnie, jestem wielkim fanem filmów braci Kłaj. Wydaje mi się, że to jest świetna ekranizacja. Nie wiem, czy jest ekranizacja. No jest to po prostu film zrobiony jakoś na kanwie tej książki, który przynosi, wydaje mi się, dość udatnie część atmosfery właśnie takiej, no jak to dla Kłajów typowe oniryczności powieści. Oni zawsze rezygnują raczej z wątków, powiedzmy, bardziej społecznych, a przenoszą się w stronę oniryczności i erotyki. Oni bardzo wydobyli wątek erotyczny, troszkę zmieniając bieguny, ponieważ o ile w książce to bardziej Jakob zakochuje się właśnie w nauczycielce, to u nich Liza Beniamenta jest stroną wyraźnie inicjującą, no coś na kształt chyba romansu. Jest to bardzo pięknie zresztą pokazane, cały ten proces inicjacji tegoż ucznia. Co jest jeszcze może charakterystyczne, ponieważ oni tutaj są trochę bezwiekowi. My się domyślamy, że to są młodzi ludzie, chociaż nie jest to do końca jasne. Szczególnie w przypadku Krausa, prawda? Szczególnie w przypadku Krausa i tak dalej. To w filmie Kłajów to są już dojrzali mężczyźni.
co odtwarza taki dość dziwny, poczucie dodatkowej dziwności, że są to uczniowie, już zupełnie dorośli faceci usadzeni w ławkach, gdzie się uczą przed tą niesłychanie atrakcyjną nauczycielką jakichś takich podstawowych głupstw, prawda, i tej też pantomimy teatralnej, gdzie mają być wykształceni na służących, tak. Ale ekranizacja bardzo, no właśnie, nie ekranizacja, no dobrze, film po prostu. Bardzo, bardzo lubię i mam wielkie marzenie, żeby bracia Kłaj kiedyś nakręcili Akademię Pana Kleks. Ale to już... No to ja inaczej. Tak, no. A pani się ten film nie... Nie. Dla mnie był szalenie łopatologiczny i nadużywający jak gdyby cały czas tych samych efektów. No i właśnie wszystko to, co mnie się podoba w tej książce najbardziej, to znaczy właśnie to cały czas to zrywanie ciągłości, fruwanie nad wszystkim, prawda, taki motyli lot nad wszystkim, to tutaj było zmienione w taką twarde, krytyczne, nieustępliwe spojrzenie. To byłby świetny film, gdyby został przemianowany na Wojcek. To byłby jedna ze świetniejszych ekranizacji Wojceka. Znaczy w takim sensie oczywiście... Przemysł Hercoga? Adaptacji. Mogłaby konkurować co najmniej. No, no dobrze, no to... to... Ale jak odczepimy, powiem tak, jak odczepimy książkę od filmu, to film jest, ja film będę cały czas bronił. A czy to nie jest ekranizacja? No może nie jest ekranizacja, no. Nie ma. Jest delikatnie oparta na powieści. Dobrze. Jako, że godzina nam minęła niezwykle szybko, chciałbym przede wszystkim pięknie podziękować za tę ciekawą rozmowę. I wydaje mi się, że do zakupienia tej książki nie muszę Państwa zupełnie zachęcać po niej. Niemniej robię to, więc zachęcam. Bardzo proszę Jakuba von Guntena sobie sprawić. To jest wielka frajda i jestem pewien, że i tłumaczka, i autor posłowia się pod moimi słowami podpisują. Jak najbardziej. Pięknie dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. No, dziękujemy.